Witajcie moi drodzy, witam was na niedzielnym goleniu. Dzisiaj przed nami golenie spinające klamrą całą przygodę ze Stirlingiem, jaką chciałem wam zaprezentować, jaką mam w swojej kolekcji. I dzisiaj myślę produkt, bez którego u mnie na kanale by się nie obeszło. Także dopijam jerbkę, bardzo wyjątkowy, specjalnie wybrany na niedzielę. Również na niedzielę wybrana yerba bardzo pospolita, czyli Pajarito Elaborada. Także tutaj moja ulubiona, lekko właśnie z posmakiem tytoniowym. Także jeśli ktoś lubi te takie mocniejsze smaki yerby, to również bardzo serdecznie polecam. Słuchajcie, dzisiaj produkt, który myślę, to jest jak to dzisiejsza młodzież lub też ta internetowa młodzież zaznacza w cudzysłowie must have. Jest to Stirling Barbershop. Słuchajcie, produkt, który ja, gdy on do mnie jechał, myślałem, że będzie to po prostu interpretacja. Pozwólcie, że skoczę tylko na swoją półkę. Że będzie to dosłownie interpretacja tego zapachu, czyli tego, którego ja wręcz uwielbiam, czyli Clubmana. I tutaj pan Roderick Lovan, myślę, chciał zrobić interpretację tego zapachu, a zrobił według mnie kompletnie coś innego i kompletnie innego w sensie lepszego. Bo gdy przyjechał do mnie ten Stirling Barbershop, gdy po raz pierwszy odkręciłem, to pierwszy moment mówię, no chyba z tego względu, że mydełko jest jeszcze zimne, więc dam mu chwilę, niech się, że tak powiem, w pokojowej temperaturze ogrzeje na spokojnie i potem odkręcę, będę wąchał jeszcze raz. Ale gdy pierwszy moment zrobiłem właśnie tą czynność, którą robię teraz, powąchałem, to mówię, no bombonierka z czekoladkami i tak faktycznie pachnie. Jak pierwszy moment to odkręciłem, wiecie co? Nie jest to może jakaś idealnie bombonierka z czekoladami, ale dosłownie to przyszło mi na myśl. Czekoladowa bombonierka delikatnie połączona z jakimś waniliowym, pudrowym zapachem. Ale dosłownie, takie jak moja babcia na przykład kupowała, pamiętacie, były bombonierki jakieś, czy to wiśnie w czekoladzie i w środku był z rumem, czy tam z nalewką, czy jakieś takie były pralinki, właśnie to tak to pachnie. Także tutaj moje ogromne zaskoczenie. Także słuchajcie, bardzo, jeśli lubicie jakieś takie pudrowo-czekoladowe zapachy, to tutaj to jest wybór po prostu od ręki. Jak widzicie, etykieta bardzo, bardzo fajna, mówiąca nam od razu, że mamy do czynienia z produktem barber shopowym. W tle jest słupek barberski, mamy tutaj pędzel do golenia, mamy płyn dezynfekcyjny Barbeside, bardzo popularny w Stanach i u nas też, grzebień, który się moczy i dezynfekuje, i mamy pana powiedzmy starszej daty, który ma dla tej starszej daty charakterystyczną fryzurę, czyli na pożyczkę zarzucone trzy kłaczki i patrzy się na nas w bardzo ciekawym, bardzo fajnym wzrokiem, który daje do zrozumienia, no dalej, chodź się obszczyc. Ale bardzo fajny jest, bardzo fajny szczegół, ma takie podwiązki tutaj, zobaczcie, na ramionach, które powodują to, że koszula mu nie opada na ręce podczas strzyżenia, czyli są to takie akcenty tutaj, szczegóły, szczególiki. Także Stirling Barbershop, zobaczcie. Oczywiście standardowo 5,8 OZ, czyli 170 ml pojemności. Zapachu, którego nie mogę się nawąchać. No tak mi się podoba. Tak nietuzinkowy, tak? Na zdrówko, żonko! Tak fajny. Zobaczcie, on nawet swoim kolorem, jak widzicie, jest lekko brązowawy. Jest lekko brązowawy i bardzo fajny zapach stygla. Pachnie bardzo łagodnie, bardzo pudrowo przede wszystkim, bardzo czekoladowo, bardzo tak pralinkowo bym powiedział. I dodatkowo
Dodatkowo jest jakaś nuta wanilii taka dodana, taka wariacja to jest, więc kompletnie nie nastawiajcie się, że jeśli to zamówicie, to będzie to interpretacja Clubmana Pinoda. Także to jest kompletnie dwa różne zapachy i bardzo ciężko było mi dobrać tutaj zapach, jeśli chodzi o aftershave'a do niego, bo nastawiłem się, że to będzie na 100% Clubman. A tu się okazało kompletnie coś innego. A ja w swojej kolekcji, jeśli chodzi o czekoladę, o czekoladę taką, powiedzmy, którą noszę ze sobą na co dzień, to jest to, jak widzicie, czekoladka, którą noszę na włosach, czyli Lockhart's Death. Jest to pomada do włosów i ona bardzo mocno pachnie. Już pomału kończę, także niedługo pewnie coś innego, coś również fajnego od pana Adama. I do czego zmierzam? Będąc wczoraj na wizycie u Nikodema, na strzyżeniu, rozmawialiśmy sobie na ten temat właśnie, bo brakowało mi koncepcji, a podsunął mi bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o dobranie zapachu, ponieważ powiedział, że bardzo fajnie zgrywa się z pomarańczami i z przyprawami. Jest taki zapach u niego w barbershopie, więc wczoraj podczas strzyżenia żeśmy po prostu podczas miłej wizyty u niego jak zwykle zahaczyli również o ten temat i doradził mi i się go posłuchałem i muszę wam przyznać, że naprawdę ma rację. Tutaj fajnie, bo wybrałem po goleniu, słuchajcie, Bullet Bourbona, który myślę, że w tym czasie świątecznym bardzo fajnie pasuje właśnie z takimi lekkimi interpretacjami czekoladowo-waniliowymi. I do tego mamy przyprawową nutę pomarańczy, oczywiście z najlepszą whisky Bullet Bourbon, jak sami tutaj na opakowaniu piszą: ręcznie złożony płyn do pielęgnacji skóry twarzy po goleniu, inspirowany najlepszą whisky. Także dzisiaj będzie Bullet Bourbon, który pachnie po prostu przekozacko. Jest to poznańska produkcja z pana Drwala. Także tutaj ta sama produkcja, która produkuje Steampunka czy dla Ferajny Bejrama. Także to jest też dla was dodatkowa gratka. Czym będę się dzisiaj golił? Będę używał żyletek Paul Silver. Będę używał maszynki, której już długo nie używałem, a bardzo się za nią stęskniłem. Także King C. Gillette. Bardzo lubię tą maszynę. Bardzo, bardzo mi się przyjemnie nią goli i za każdym razem, gdy zaczynam jej używać, kończy się tym, że używam jej po raz kolejny i po raz kolejny i po raz kolejny, bo jest bardzo uzależniająca od siebie. Więc tak. I do golenia dzisiaj mała zmiana pędzelkowa, ponieważ myślę, że skoro mamy dzisiaj golenie z barbershopowym, w barbershopowym klimacie, to wczoraj będąc u Nikodema stała sobie u niego również Omega, którą używał i mówię, no nie no, no to też muszę użyć, no czemu by nie? Omega z włosiem syntetycznym i jest to Omega Barber Pole z taką fajną rączką w kształcie słupka barberskiego, także do takiego golenia dzisiaj wybrałem sobie taki zestaw. Oczywiście pędzelek już ląduje w moim poznańskim kubku. Niech sobie tutaj, choć na chwilę, mydełko, zobaczcie, przełożyłem do tygla z Omegi, żeby zestaw był kompletny. Oczywiście standardowo przełożyłem kciukiem, tak jak zawsze, w ilości znanej wam wszystkim, czyli na oko. Twarz zwilżona, zarost dwudniowy lub jednodniowy i trzy czwarte, bo mamy dzisiaj niedzielny poranek, także spadło dzisiaj, słuchajcie, śniegu w Poznaniu. Wstałem rano, odsunąłem rolety, do góry patrzę, a tutaj biało, dosłownie jest biało i cały czas sypie bardzo mocno, także zapowiada się, że znowu może będą białe święta, kto wie, zobaczymy. Dobra, twarz zwilżona, pędzel. Ja już sobie tutaj wszystko szykuję.
dobra. To co? Schodzimy na dół i będziemy kręcić pianę. Zobaczcie, mydło przełożyłem, dałem dosłownie pół łyżeczki wody na mydło, by troszeczkę zmiękło. Pędzel się chwilę moczył. Omega syntetyczna, dosyć rzadko upakowana. Tutaj musimy się liczyć z tym, że ten pędzel nie jest gęsty. On jest bardzo rzadko upakowany. Jeśli się nie mylę, to jest 23 albo 22 mm w knocie, także czy 24, już tam nie wnikam. Już jest to mój pierwszy syntetyk, jeśli chodzi o tradycyjne golenie. I dosyć taki, zobaczcie, on jest dosyć mopowaty. On ma dosyć długie to włosie w porównaniu do pędzelków Yagi. I ono... I ono troszeczkę inaczej się zachowuje. Ale ma mniejszy backbone, czyli to mniejsze podparcie tego ten pędzelek ma. I przez co bardzo szybko kręci bardzo duże ilości piany, lecz należy z tą wodą przede wszystkim uważać tutaj, jeśli chodzi o ten pędzelek, ponieważ jest on zdradliwy. Ma się wrażenie, że on magazynuje mało wody, a tu się okazuje, że naprawdę tej wody ma sporo w sobie i naprawdę jest w stanie jej dużo w sobie zatrzymać, ale potem stopniowo ją oddaje. Ale w przypadku tutaj, dlatego też tego pędzelka używam do takich mydeł sprawdzonych, czyli typu Cella, typu Ariana and Evans, tutaj właśnie ze Stirlingiem, takie mydła, które bardziej znoszą dawkowanie wody. O. Nie użyłbym na przykład tego pędzelka do takich produktów jak Saponificio Varezino, bo tam bardzo łatwo przesadzić z wodą, musimy uważać na dawkowanie wody, czy też do mydeł Extro, także tutaj również należy się atencja, a tutaj ze Stirlingami i z takimi łoju, powiedzmy z produktami, które są na bazie łoju, ten pędzelek sprawdza się naprawdę fajnie, choć wiem, że on również do typowego warsa, do którego ostatnio wczoraj używał Nikodem podczas golenia, również się bardzo fajnie sprawdza, on bardzo sobie chwalił tą Omegę i całkiem spoko dało radę ukręcić bardzo fajną pianę. Oczywiście nie na golenie, chodzi tutaj, że z tyłu podgalał mnie całego, także kontury robił, także tutaj na szyi. I zobaczcie, chwila, moment i piana z tego Stirlinga, zobaczcie, ona już jest, ale ona jest takiej konsystencji, ja takiej nie lubię, to jest ta piana, zobaczcie, ona jest bardzo gęsta, ona jest bardzo lepiąca się i bardzo powodująca zapychanie maszynki, też w mojej ocenie, ja tak właśnie zauważyłem w moich obserwacjach, które z Wami tutaj staram się dzielić w każdym wideo i gdy ukręcę sobie, nawet gdy nie kręcę filmu, a ukręcę sobie pianę do golenia, to wolę troszeczkę, powiedzmy, nawet dać więcej tej wody niż jej dać za mało, bo potem ta piana jest za gęsta, robi się taka, jak to mówią, jak taka fuga do kafelek i powoduje na twarzy taką skorupę, przez co maszynka się zapycha. Dlatego zawsze mówię, że do każdego mydełka, słuchajcie, podchodźcie indywidualnie, sprawdzajcie sobie te konsystencje, dawajcie więcej wody, mniej wody, zobaczcie, co jest dla Was lepsze, bo wiadomo, jednemu przypasi to, drugiemu przypasi co innego i ja pokazuję zawsze Wam na swoich filmach to, jak ja buduję pianę, jakie golenie mi pasuje,
A wiadomo, że tylu ilu nas jest w całym powiedzmy golących się tradycyjnie, to w całej społeczności, brakowało mi słowa, w całej społeczności golących się tradycyjnie, każdy tą pianę robi, powiedzmy, indywidualnie i na swój sposób dobrze, tak? Tutaj nie mogę powiedzieć, o, bo ten kręci pianę tak, a ten kręci pianę za szybko, za wolno. Nie, jeśli jemu odpowiada ta piana, jeśli ta piana dla niego jest dobra i jemu odpowiada, jego skórze, jemu się podoba takie golenie, to czemu ma tak tego nie używać? Niech używa chłop jak chce. W ten sposób bym to nazwał. Ja, zobaczcie, wolę właśnie taką pianę i nadal uważam, że jeszcze jest dosyć gęsto. Zobaczcie, ona już się zaczyna fajnie ciągnąć. To jest ten. I zaczyna przede wszystkim ładnie się świecić. A jak wiadomo, mydła Stirlinga tej wody po prostu uwielbiają całe krocie i one. I tutaj nie musimy się ograniczać, jeśli chodzi o pianę, ale pamiętajcie zawsze, żeby. Żeby tą pianę sobie dawkować, tą wodę, żeby sobie dawkować, żeby ta piana po prostu się budowała, żeby nie od razu ilości, czy to małe, czy też większe. Zobaczcie, jak ta piana wygląda. To jest to, o co chodzi. Jeśli chodzi o zapach, to uwierzcie mi na słowo, ten zapach teraz po prostu jest mega intensywny i pachnie właśnie tak, jak pachnie stary barbershop, czyli powiedziałbym lekko waniliowo. Lekko zbiorę oczywiście to, co mi tutaj po rogach miski wypłynęło. Czyli taki lekko pudrowy, lekko, może gdzieś jakiś cytrus jest, ale jest to bardzo, bardzo taki delikatny zapach. Dobra. Zwilżę jeszcze raz twarz, zrobiąc sobie pre-shave z tej troszkę piany, która mi. Tak, i Stirling, pamiętacie, Stirling Gentleman był fajnym takim zimowym zapachem, a to jest też zapach zimowy właśnie ten barbershop, ale bardzo uniwersalny. Powiem szczerze, że takiego zapachu jeszcze nie miałem. Zobaczcie, jak ta piana się ciągnie. W przypadku Stirlinga tutaj. I jakości, jaką otrzymujemy w zamian w przypadku Stirlinga, naprawdę. Świetna sprawa. Lekko pudrowy, lekko mydlany zapach. Określić ten zapach tak w 100%, to Stygla właśnie pachniał jak troszeczkę jak pudełko z pralinkami, z czekoladkami, a teraz to się wszystko rozwinęło bardziej waniliowy, bardziej taki coś niesamowitego. Jeden z najbardziej niespotykanych zapachów, jakie mam w swojej kolekcji. A miałem na przykład Clubmana mydełko i to mydełko było naprawdę, naprawdę fajne przede wszystkim i było to tu kompletnie różne dwa zapachy. Oczywiście od Arco, tych wszystkich takich typowych się różni również
o 180 stopni, więc bardzo fajna robota, panie Roderiku, zrobiłeś świetną sprawę. Dobrze. King Sigilet z żyletkami Paul Silver. Zobaczcie. Maszyna zbiera elegancko. Dlatego też jest to tak, ten King Sigilet jest to maszyna, powiedziałbym, takiego pierwszego wyboru, jeśli ktoś. Ktoś pyta mnie o wybór pierwszej maszynki, to zawsze polecę mu Edwin Jagger DE89 lub właśnie tego King Sigilletta lub też Mule R89, bo to są Edwin i Mule, to te same projekty, te same maszynki. Elegancko. Bardzo lubię tą maszynę. Świetnie mi się nią goli. I wiem, choć wielu posiadaczy tej maszynki narzeka na tą śliską rączkę, myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia. Troszkę jest na początku. Ja sobie podtrzymuję, widzicie, małym palcem tą rączkę w maszynce i. Przykładam do twarzy i ona robi swoje zawodowo. Świetna sprawa. Naprawdę maszynka pierwszego wyboru przeze mnie bardzo polecana. W końcu jest to Gillette, więc. Oczywiście tłusty film na twarzy pozostał tutaj. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do jakości, jaką daje Stirling. Skórę za każdym razem od pierwszego mojego użycia Stirlinga. Właśnie w przypadku próbki od Artura Sharp Dressed Man wiedziałem, że Stirlinga, jeśli doczekam czasów, że będą u nas, to na pewno sobie kupię i to nie jedno. Piana wzorowa, w mojej ocenie dająca dobry poślizg, dobrą amortyzację, dobrą ochronę na twarzy, a co najważniejsze, golenie bez podrażnień, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. A zapach, powiem Wam szczerze, że pierwszego, to teraz na drugie przejście, gdy się nałoży, już jest coraz bardziej, ono się rozkręca przede wszystkim. Co jest najfajniejsze w tym wszystkim, ten zapach naprawdę jest intensywny. Gdzie tak jak myślałem, że będzie łagodniejszy, to tutaj naprawdę podczas wyrobienia tej piany już pachniał intensywnie, to teraz na twarzy naprawdę kozacko. Wiadomo, mamy w ofercie na stronie Stirlinga, bo jak patrzyłem, jeśli chodzi o wodę po goleniu Barbershop, Stirlinga nie widziałem, żeby była na
dostępna na naszym polskim internecie. Ale jeśli ktoś lubi takie czekoladowo-pralinkowe zapachy połączone z świeżym praniem, ze świeżym praniem, z pudrowością i z wanilią, to to jest zapach dla niego. Ale tak naprawdę też bardzo uniwersalny zapach, bo o to chyba chodziło panu Rodolikowi, żeby... Oczywiście na przełyku jabłko Adama Gole. Chodziło tutaj mu zapewne o to, żeby to był bardzo uniwersalny produkt i tak naprawdę do każdego aftershave'a. I tutaj się z nim zgodzę. Naprawdę zapach tego, chociaż ciekawy, nietuzinkowy, to pasuje naprawdę do bardzo szerokiego spektrum produktów po goleniu. Także czy użyjemy sobie po goleniu tutaj barbershopa oryginalnego, czy użyjemy właśnie tego clubmana żółtego, czyli klasyki amerykańskiego barbershopu, czy użyjemy choćby naszego na przykład Warsa, czy Przemysławki, czy jakiegoś innego produktu, on również się bardzo fajnie zgra, ale w mojej ocenie, tak jak doradził mi Nikodem wczoraj. Naprawdę, Nikodem, miałeś rację, będą ze sobą pasować i pasują świetnie. Także nie pozostaje mi nic, jak tylko wstrząsnąć, jak to się mówi, bullet bourbon od pana Drwala. Zobaczcie, taki tworzy się klimat i po odkręceniu. Super, naprawdę, on ma też właśnie takie nuty lekko przyprawowo-pomarańczowe, właśnie z tą nutą wanilii, która bardzo się fajnie zgrywa, i z taką nutką pudrowości, która według mnie, słuchajcie, pasuje tu jak ulał. Oczywiście zapach, jaki teraz to, jakie to daje połączenie, to uwielbiam po prostu. Cóż mogę wam powiedzieć, naprawdę na sezon teraz jesienno-zimowy, a już teraz bardziej idziemy w stronę zimy. Świetne, świetne połączenie. Cóż mogę powiedzieć? Polecam serdecznie. Zestaw kompletny. Powiem naprawdę, w mojej ocenie, zestaw kompletny. Jest to zestaw, który mogę bardzo serdecznie wam polecić. Barbershop i do tego bullet bourbona od pana Drwala. I uwierzcie mi na słowo, macie zestaw, który nie tylko się wam będzie podobać, ale również drugiej połówce, bo moja żonka, Gdy używałem tego zestawu pierwszy raz, od razu powiedziała, że będą ze sobą idealnie pasować, więc czekam na reakcję dzisiaj, a ja oczywiście pod komentarzami dam wam znać, jaka była jej reakcja. Niedzielne golenie za nami, jerbka zalana oczywiście w moim królewskim Matero, które zawsze staram się używać na niedzielę, na czas relaksu. Mogę sobie siorbać, naprawdę zasypać większą ilość, wtedy siorbię sobie przez cały dzień, aż nie wypiję całego tego termosa wody. Także cóż, zimowo żegnam się z wami z zaśnieżonego Poznania. I cóż, widzimy się na kolejnym goleniu z moim produktem, który zakupiłem sobie na Black Friday i
i będę się go Wam starał pokazać. Także trzymajcie się w zdrowiu. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.